Cześć, witajcie w kolejnym odcinku serii z gry Atom RPG. Poprzednim razem wracaliśmy z Krasnoznamiennego w stronę końca trasy, gdzie mamy stoczyć dużą bitwę z handlarzami niewolników. Po drodze zahaczyliśmy o miejscowość Czerwony Wojownik, gdzie okazało się, że Gorzyn przygotował nasz nowy dom. To wszystko możecie zobaczyć w poprzednim odcinku, a dzisiaj zaczynamy od wejścia do miejscowości, do miejscówki, koniec trasy, aby stoczyć tam właśnie wspomnianą wcześniej walkę z łowcami, handlarzami niewolników. Ja przygotowałem się do tej walki jak najlepiej potrafię. Jesteśmy wyspani, odpoczęliśmy, jesteśmy najedzeni, więc wszystkie płynące z tego profity w tym momencie już mamy. Ja chciałbym jeszcze założyć na głowę jednak ten hełm samoróbka, który daje plus 2 do odporności na głowę, dlatego że i Fidel, Fidel ma plus 5 do przetrwania, bo ma założoną panamkę, natomiast ja również mam plus 10 do przetrwania, to oczywiście jest ważne i jak najbardziej słuszne, jeżeli chodzi się po mapie świata, ale przed bitwą myślę, że warto by wymienić u głównej postaci na ten pordzewiały SSH, a Fidelowi damy jeden z tych dwóch hełmów, które ma w tym momencie Hexogen. Bo mimo, że faktycznie dają te hełmy minusy do uników, to odporność na głowę myślę, że przy tej bitwie może zadziałać na plus. No dobra, całą resztę mamy ogarniętą. Wydaje mi się, że lepiej na tym etapie nie mogę już być przygotowany do tej bitwy. W takim razie wchodzimy do miejscowości Koniec Trasy. No i zobaczymy, czy przede wszystkim zdążyliśmy na czas. Wydaje mi się, że raczej nie ma tutaj zagrożenia, dlatego że jakoś specjalnie długo nie podróżowaliśmy w tą stronę. Trzech najemników zauważyło cię z daleka. Bez zbędnych krzyków wzywają cię gestami. Pierwszy przemawia potężny major Pronin. Patrzcie, kto przyszedł. Jeszcze trochę i przegapiłbyś wszystko. Pewnie się wystraszyłeś. Też się cieszę, że was wszystkich widzę. Olbrzym chciał coś powiedzieć, ale przerywa mu sabotażysta Smirnow, który z niezadowoloną miną obserwuje drobną kłótnię. Przestań się kłócić, Pronin. Przyda nam się każda pomoc. Wiem, że jesteś zarozumiały, ale to na niewiele nam się zda. Uspokójcie się. Boże, pamiętam, dlaczego się rozstaliśmy w swoim czasie. Teraz, gdy wszyscy są w komplecie, myślę, że warto omówić taktykę. Mam doświadczenie w takich operacjach, patrzcie. Aj, znam wartość taktyki i strategii, ale od dawna obserwujemy tych łajdaków. Jest ich dużo, ale to zwykłe śmiecie. Tak, ale... Weźmy ich wszystkich, pozabijajmy i pójdziemy do karczmy świętować. Wszyscy do ataku. Zaczyna się. Pronin, czekaj. Ludmiła ma rację, nie rób tego. Myślę, że tak, myślę, że jak najbardziej warto omówić jakąś taktykę, żebyśmy nie lecieli na hura jak te pały skończone, bo może się to źle dla nas wszystkich skończyć, więc jak najbardziej omówmy jakąś strategię, żebyśmy wszyscy wiedzieli, co kto ma robić. Wojowniczy major jest trochę zasępiony, ale wciąż szybko się ochładza i spogląda za siebie na zebranych. Dobra, dobra, przekonaliście mnie. Zajmiemy pozycję do ataku, a ty daj znać, kiedy zacząć. Już lepiej, czas ucieka. Pracuj ostrożnie, ale szybko. No dobra. Towarzysze zajmują w tym momencie pozycję do ataku. Faktycznie jest ich tutaj całkiem sporo. Zanim zaczniemy atak, dobrze by było przyjrzeć się, co oni tutaj mają. Nóż? Ten nie ma nic, ten również ma nóż. Pistolet Makarowa, 8 pocisków, ostry nóż, łom, strzelba myśliwska, pistolet Makarowa, ten ma SKS-a, wygląda na jakiegoś szefa. Co do mieszkańców, sami zdecydujecie, nie mam tu zbyt wiele do kradzieży, można ich zabić. Przewodniczący i doktora Mikołajowa zostawić przy życiu, na torturach wyciągniemy z nich informacje. Okej, dobra, planują już tutaj ostry atak. No dobra, w takim razie, jeżeli my jesteśmy tutaj dobrze w tym momencie rozstawieni, gdzie jest Ludmiła? Okej, tu jest Ludmiła.
Tutaj odzywa się licznik Geigera, więc może z tej strony wolałbym nie podchodzić. Że może dobrze by było, żebyśmy my zajęli pozycję z tej strony, bo nas jest dużo, więc wolałbym się tutaj nie sklinować. Pytanie też, co oznacza sygnał do ataku? Czy w momencie, kiedy ja otworzę ogień, czy to już jest sygnał do ataku, czy jeszcze coś muszę z nimi pogadać? Jesteśmy gotowi do ataku, tylko na ciebie czekamy. No dobra, czekają tylko na mnie. Zobaczmy jeszcze tak, co dzierży w dłoni każdy z naszych bohaterów. Okej, Fidel ma pistolet, wszyscy mają broń, czyli jest okej. No dobra, w takim razie zaczynamy. Pieska zostawimy bliżej nas, bo jeżeli on poleci tutaj w całe te towarzystwo, to może się to dla niego źle skończyć. Jeszcze sprawdzę, czy na pewno ma dobrze ustawione. No dobra, zmienimy w takim razie, żeby trzymał się blisko ciebie. Bo myślę, że gdyby on poleciał od razu tam, to zarżnęliby go na dzień dobry. No okej. Podejdziemy bliżej. Dobra, walka się rozpoczyna. Ludmiła otwiera ogień. Kapitalnie na 19 i na 24 punkty obrażeń. Więc tego tutaj pierwszego mamy już z głowy. Ja się delikatnie wycofam. Exogen wychodzi do przodu. Dobra, jednego mamy z prawej strony. Drugiego mamy z prawej strony. Myślę, że oni nie będą stanowili dużego problemu. Większa część leci od tej strony, więc myślę, że to była dobra decyzja, że postanowiłem pójść właśnie tutaj. Trzech z prawej. No dobrze, ja jestem w tym momencie bardzo mocno zastawiony, więc myślę, że będę musiał zmienić trochę pozycję, ale mogę wydać tylko 4 punkty akcji, żeby móc jeszcze cokolwiek strzelić. Żeby stanąć tutaj, zużyję zbyt dużo punktów akcji. Nie chciałbym też zasłonić pola widzenia Ludmiły. No dobra, spróbujmy stanąć tutaj. Na 41%. Dobra, spróbujmy. Elegancko. Trafienie. Hexogen również trafia. Schował się trochę za wagon. Bandyta używa Kasparamidu. Tutaj został sam Pronin. Nie wiem, czy to dobrze. Ma jednego łowcę niewolników bliżej. Jezu, on ma jakiś automat, więc myślę, że chyba faktycznie nie ma tutaj żadnego problemu. 35 punktów obrażeń. Myśliwy zabity w jednej kolejce. No dobrze, ci tutaj pochowali się za wagon, więc będzie trzeba zwiększyć kąt. Ludmiła delikatnie wycofała się za to drzewo tutaj. Zwróćcie uwagę, bardzo dobra decyzja z jej strony, bo będzie mogła wydawać tylko jeden punkt akcji, żeby wyjść za drzewa i może śmiało strzelać. Pytanie jest tylko takie, czy ja powinienem bardziej tutaj wchodzić w to pole, czy raczej powinienem bardziej się wycofać i ich wciągnąć na ten teren tutaj. Ja w tym momencie nie mam możliwości oddawania strzałów. Też nasi wojacy tutaj bardzo szybko wyskoczyli. Ja nie wiem, czy jest w ogóle już teraz opcja, w jaki sposób nad nimi panować, bo ja nie mogę im wydawać żadnych poleceń. Nie mam możliwości kliknąć na nich, więc oni działają samoczynnie. No dobra, spróbujmy zużyć jeden punkt akcji, zwiększyć kąt i zobaczyć, czy będzie tutaj jakakolwiek szansa. No 39%, niewiele. Więc myślę, że te 3 punkty akcji jeszcze będę chciał poświęcić, żeby wyjść w tą stronę i móc strzelać z większym procentem. 85%, ale jeden z naszych na linii ognia, więc jest ryzyko. Okej, trafiony. Myślę, że Julbarsa możemy już przestawić w tryb agresywny, żeby wyleciał tutaj bliżej do nich i zaczął ich atakować.
Okej, Fidel, dwa celne strzały. No nieźle. Tutaj jakaś grubsza akcja. Ronin nie ma wyciągniętej broni. Ronin użył stymulant. Ronin otrzymał 22 punkty obrażeń. Nie widzieliśmy przed chwilą, co to był za wybuch. Czy któryś z nich rzucił jakiś granat. No, Ronin generalnie stoi bez broni. Julbars już jest w miejscu zdarzeń, więc myślę, że on będzie już spokojnie atakował. Przełączymy go tak czy inaczej w tryb agresywny. Ten tutaj za chwilę padnie, więc niech Julbars atakuje typa stojącego za nim. 73% trafiam niestety w Julbarsa. Spróbuję przejść trochę obok. Dobra, jest. Na szczęście szefu bandytów również trafia w swojego. Zwrócę uwagę, co dzieje się z Proninem. Okej. Przełączył sobie broń po prostu na to, aby się wyleczyć. Spokojnie sobie poradził. No a ten tutaj leży już, nieszczęśnik, więc wydaje mi się, że temat jest już pozamiatany. Spokojnie mogę podejść. Julbars jest dalej na linii ognia. Wolałbym już więcej w niego nie trafiać. Puszczę kolejkę, bo myślę, że nie ma jakiejś wielkiej potrzeby, abym to konkretnie ja w niego strzelał. I pozostał ostatni tuż za drzewem. Bierz go, piesku. Julbars ponownie niestety otrzymuje obrażenia, stojąc na linii strzału. No okej, okay, ten również pada, walka nadal się toczy, czyli jeszcze mamy tutaj jakichś przeciwników. Ci tutaj są martwi. No to ciekawe. Kto tutaj jeszcze żyje? Dobra, podejdziemy tutaj. No dobra. Musiałem wykonać kolejkę swoją. Ostatnią walka dobiegła końca. Walka zakończyła się tak szybko, jak się rozpoczęła. Zwłoki niedoszłych zdobywców Otradnoje pokrywają pole bitwy, a dzwoniąca cisza zastąpiła ogień i rozdzierające serce krzyki. Mimowolnie kulisz się. Wszyscy trzej najemnicy podchodzą do ciebie, wciąż mocno trzymając broń. Major Pronin wygląda na zadowolonego, snajpera Ludmiła i sabotażysta Smirnow wręcz przeciwnie. Wydają się trochę zmęczeni. Pierwsza przerywa milczenie Ludmiła. To chyba wszystko. Okazuje się, że tak. Gdzieś w oddali zaczyna wyć albo wilk, albo szakal, albo dziki pies, a może nawet jakiś nienazwany stwór. Wkrótce ciała zmarłych zostaną obżarte i tym samym zwrócone naturze. Tak to wygląda. To misja, którą wykonaliśmy. Kto ma jakie plany? Jakieś plany? Szczerze mówiąc, nie mam żadnych. Może wrócimy do dawnego życia? Podobno na zachodzie i wschodzie jest dużo pracy. Na północy wielu wymaga również najemników. Kobieta patrzy na ciebie. A ty jak myślisz? Mam mnóstwo spraw, ale jestem pewien, że nasze ścieżki jeszcze się skrzyżują. Kurde, szkoda. Mogłem powiedzieć, mam mnóstwo spraw. Nawet nie wiecie, jak bardzo byście się mi przydali. Wyobrażacie sobie taki zespół? Rozjechalibyśmy na pustkowiach dosłownie każdego. Najemnicy kiwają głową i na zmianę żegnają się z tobą i Fidelem. Major Pronin ściska ci rękę, że aż prawie chrupie. Saboteżysta Smirnow klepie cię w ramię, a snajperka Ludmiła niespodziewanie cię przytula. Gdy pożegnania dobiegają końca, cała trójka odchodzi. Przez jakiś czas patrzysz za nimi. Następnie trzy postacie rozmywają się na horyzoncie. Ludmiła z nich wszystkich wydaje się taka najbardziej
sensowna, nie? Taka najbardziej ludzka, trzeźwo myśląca. Bronin to taki totalny wariat. Ci ludzie są szaleni, ale życzę im powodzenia. Tak, Fidel. I co? Idziemy dalej? Jasne. Jasne, że idziemy dalej, ale zanim to oczywiście zbieramy cały łup, jaki tutaj pozostał po tych martwych handlarzach niewolników. No proszę, powiem wam, że aż miło, aż naprawdę miło się robi. 324 punkty doświadczenia zgarnęła cała drużyna, a oni tutaj wydaje mi się, że będą mieli przy sobie kawał dobrego sprzętu. SKS, który śmiało możemy już w końcu wymienić Rafowi tą zardzewiałą strzelbę myśliwską na coś porządnego. Jak my tutaj wyglądamy? Obrażenia 11, 17. Jeżeli chodzi o obsługę tej broni, to ja jak najbardziej spełniam 75% karabiny i strzelby, 6 siła. No dobra. I to jest broń na naboje 7,62 i 39 mm. Ta końcówka jest istotna, bo zobaczcie, ten nabój z końcówką 54 mm R. On nie pasuje do tego karabinu, nie? Bo to jest do broni automatycznej. Dobra, więc załadujemy te 10 naboi, które tutaj zostało. Nagant chyba jest w pełni załadowany. Dobra, w takim razie zostawimy SKS-a i stymulant. No i zobaczmy, co uda się znaleźć dalej. Jezu, ile tutaj leży tych ciał. Nie będę się śpieszył, zrobimy to systematycznie i powoli, żeby na pewno niczego nie przegapić. Dobra, mamy Makarowa. Zobaczmy, czy są w nim jakieś naboje. Jak najbardziej są. Tak naprawdę, mając już drugi pistolet, moglibyśmy na przykład dać Hexogenowi broń krótką zamiast noża, nie? Żeby również miał tutaj jakąś opcję strzelania do przeciwników, ale na krótko. No dobrze. To był ten, który uciekł za drzewo. Jego mamy z głowy. Strzelba myśliwska. No coś pięknego. Kolczasty pancerz, ale to jest ten słaby. No strzelba myśliwska to jest przede wszystkim to, czego bardzo mi brakowało. Te zacięcia, które się pojawiają po drodze, walcząc z tym zardzewiałym badziewiem, to jest po prostu dramat. To wszystko możemy rozładować. No okej, okay, jest 17 tych nabojów. Więc za chwilę będziemy się oczywiście zastanawiać, co i komu przydzielimy. Kurzany napierśnik. Okej. Powiem wam, że jasne, mieliśmy tutaj dużą oczywiście pomoc w postaci tych wojowników. Natomiast uważam tak czy inaczej, że nasz zespół jest już naprawdę dosyć mocny. I tak nawet w samej kwestii tego, czy już jesteśmy na tyle mocni, takie pytanie, czy jesteśmy na tyle mocni, żeby udać się do bunkra 317. Jestem oczywiście świadomy, że jest tam po drodze sprawa związana z tym gangiem śmierci i może być ciężko przebić się. Na pewno kwestia jest taka, że przebijając się tam stracilibyśmy na pewno część amunicji i potem byłbym osłabiony w kwestii walki z kopaczem. Natomiast jest to już, myślę, jakiś zalążek tego, że będę o tym myślał. I ciekawe jest to, że zaczynam o tym myśleć bez jakby już brania pod uwagę tej bomby. I to jest bardzo fajne, bo tyle czasu, ile my spędziliśmy, żeby zdobyć ten ładunek wybuchowy, żeby ogarnąć ten bunkier 317, żeby spróbować wysadzić tamte drzwi, a finalnie może się okazać, że będzie to zupełnie niepotrzebne. No dobra, jeszcze jeden Makarow. Jedzenie.
mnóstwo, naprawdę mnóstwo badziewia. I to wszystko dobrze by było oczywiście sprzedać. I takim miejscem do sprzedaży tego wszystkiego, które moim zdaniem jest najbardziej opłacalne, które na pierwszy strzał przychodzi mi do głowy, to jest Peregon. Bo myślę, że jeżeli chodzi o krasnoznamiony, to absolutnie nie ma powodu żadnego, żeby tam iść. Ja jeszcze szybko zerknę, czy na pewno nikogo nie pominąłem. Bo naprawdę dobry lud tutaj z nich wyleciał. Dobra, to tego, tego i tego mamy na pewno ogarniętego, więc wydaje się, że to są już wszyscy. Zobaczmy jeszcze, jak wygląda nasz zespół. Raf nie otrzymał żadnego obrażenia. Idel delikatnie, Julbars również delikatnie. Exogen prawie w ogóle. No naprawdę, walka poszła jak z płatka. Dużo było tych przygotowań, a finalnie można by powiedzieć, że po tych łowcach niewolników się przejechaliśmy. Jest jeszcze jakiś szkielet, więc zerkniemy do niego. Proszę, ma widelec i pieniądze. Ciekawe. I to by było chyba na tyle. Tu jeszcze jeden muchomor, ale tutaj coś odzywał się ten licznik Geigera, więc wolę się tam nie zbliżać, żeby nie złapać jakiegoś darmowego promieniowania. Tak, żeby możemy zabrać. No i będziemy się stąd zbierać. Na promieniowanie już złapałem zresztą, jak widać. 260. No i z promieniowaniem to będzie problem, bo ja chyba nie mam w tym momencie nic, co mogłoby promieniowanie wyleczyć, nie? Okej, nie mam. Mamy Aprofen. No ale Aprofen leczy 750 promieniowania, więc myślę, że na razie nie będziemy go używać. Grzyby wywołują halucynacje. Ciekawe też to jest, czy można by zrobić z tego coś. To mogłoby pociągnąć jakiś wątek związany z halucynacjami, kto wie. Tu leży jakiś martwy pies. Nie będę tam podchodził po tego jednego grzyba. Więc zbieramy się z powrotem na mapę świata. Tutaj mamy bardzo blisko kolejną miejscówkę i myślę, że warto się do niej wybrać, zobaczyć, co tutaj uda się znaleźć. Stąd mamy naprawdę już bardzo blisko do bunkra 317. Kurde, bardzo kusi. Bardzo kusi, bo jesteśmy dobrze dozbrojeni, nie zużyliśmy dużo medykamentów. Jeszcze chciałbym rozbić obóz, zanim wejdziemy do środka. No okej. Okay. Będąc już w obrysie miejscowości, rozbijanie obozu powoduje, że wchodzimy do środka, więc zobaczmy, co tutaj mamy. Ostrożnie poruszasz się w kierunku osady, którą już dawno zauważyłeś. Najwyraźniej farma jest zamieszkana i najprawdopodobniej nie przez bandytów. W końcu przestępcy rzadko zajmują się bydłem, preferując naloty na osiadłych sąsiadów niż rolnictwo, a cisza tego nieestetycznego miejsca jest przerywana tylko przez gdakanie kurczaka lub ponure krowie muczenie. Jednak starasz się zachować czujność. Kto w końcu wie, jakie obyczaje i tradycje mają ludzie, którzy potrafią przetrwać, a nawet utrzymać gospodarstwo w tak odległym, głuchym miejscu, nawet na pustkowiach? Sprężyste kliknięcie migawki strzelby w odległości kilku metrów od ciebie ostrzega, że odpowiedź na swoje pytanie otrzymasz już w każdej chwili. Stój! Kim jesteś? Skąd idziesz? Czego szukasz? Okej. Czujesz lodowate spojrzenie niebieskich oczu wysokiej, smukłej dziewczyny ubranej w obskurny mundur kamuflażu. Lufa podniesionej broni celuje prosto w mostek twojego nosa. Nie strzelaj, zmiłuj się, ja tylko spokojnie badałem ziemię. Uspokój się dobrze, po prostu zwiedzam okolice. Zabierz ręce z broni i zrób jak najbardziej spokojną twarz. Cholera zasadzka, nie weźmiecie mnie żywcem, skurwysyny. Nie no, okej. Myślę, że pogadamy z nią, spróbujemy z nią pogadać, że nie będę milczał. Wybieram pierwsze, nie strzelaj. Dziewczyna z pogardliwym uśmiechem na ustach opuszcza potężną broń, a ty w końcu masz szansę lepiej ją zobaczyć. Pierwsze, co zauważasz, jest już dość dziwne. Bohaterka, która rzuciła ci wyzwanie, ma nie więcej niż 20 lat, ale trzyma się ściśle, pewnie, bez strachu w oczach. Następną
Chwytliwą cechą jest sposób, w jaki dziewczyna trzyma nieporęczną broń. Nie ma wstydu w jej postawie. Wygląda jak ktoś przyzwyczajony do broni w ręku i gotowy do użycia jej bez zbędnych rozmów, jeśli zajdzie taka potrzeba. Twój pisk mnie nie rozłościł. Ścinam świnie od 8 roku życia, ale nie wyglądasz na bandytę. Dziewczyna myśli, lufa broni w tym samym czasie prawidłowo podąża za twoim czołem. Nawet gdy odsuwasz się trochę na bok, wreszcie twoja rozmówczyni podejmuje decyzję. Zresztą do kupca też nie za bardzo jesteś podobny, a to wiele zmienia. Kupiec na pewno bez problemów przeszedłby przez naszą wioskę, ponieważ jego usługi są nam potrzebne i dla mnie, dla obrony. I ojcu, do pracy. Mama potrzebuje ubrań. I nawet mała cały czas pyta, kiedy przyjdzie do nas handlarz, a ty? Przypuśćmy, że uwierzę, że tu przybyłeś bez zbędnych złych intencji. Mów, co chcesz. Niczego nie chciałem, wpadłem tu przez przypadek, ale skoro tak się stało, opowiesz mi o sobie? Trafiłem tu przez przypadek, ale teraz słyszę, że potrzebujesz kupca. Może ja zamiast niego pomogę? Okej, to może, to jest interesujące, bo to może uruchomić jakieś zadanie, bo ona coś może potrzebować. Może kupiec dawno już tutaj nie zawitał, być może jest w potrzebie i być może możemy pomóc. Nic wielkiego, lepiej porozmawiam z twoimi rodzicami, może tego potrzebują. Dobra, spróbujmy tą drugą opcję, chociaż doczytajmy do końca, bo już u Abrahama spaliłem trochę, że nie doczytałem tej ostatniej opcji, bo w pierwszym zamyśle chciałem wziąć od niego w nagrodę te książki. Chociaż z perspektywy czasu uważam, że i tak może trafimy jakieś konkretne benefity z powodu tego, że okazaliśmy się tak szczodrzy, co zresztą zaznaczył wtedy Abraham. Cholera, po takim przyjęciu chcę tylko zmienić spodnie. Do zobaczenia. Dobra, zobaczmy tą dwójkę. Dziewczyna z ponurym wyrazem twarzy klepie małą skórzaną torbę na pasku. 20 naboi. A kiedy to się skończy? Co mam zrobić z kolejnym nalotem? A kolejny nalot będzie, to już wiem na pewno. Nie bez powodu Stepan Balagan i jego dranie milczą tak długo. Pewnie coś specjalnego. Dobra, czyli ona już wie, ona ma tutaj już jakiś w dużym cudzysłowiu znajomych bandytów, którzy teraz na jakiś czas robią tutaj nalot. A dziewczyna ma mało naboi. To jest zadanie. Zdobyć co najmniej 20 garści prochu. Pieniądze na tę sprawę już dawno zostały odłożone. Po prostu kupiec nie pojawia się, nawet jeśli zamówiłam miesiąc temu. Jeśli go wyprzedzisz, zapłacę tobie. Dopłacę nawet, jeśli będzie trzeba. Zgoda? Mówisz o 20 garściach? Cóż, niech będzie. Przyniosę ci. Dziewczyna uśmiecha się radośnie, ale natychmiast ukrywa te emocje za grymasem obojętności. Zgoda. Jeśli będzie proch, będzie nagroda. W międzyczasie chciałeś coś jeszcze? A może już idziesz? Mam kilka pytań o tobie. Dobra, tutaj mamy możliwość oddania już tego zadania. Ja jakiś tam proch chyba mam, choć nie wydaje mi się, nie jestem pewien na pewno, ale raczej 20, aż tyle, w sensie 20 na pewno nie mam. W takim razie zadajmy kilka pytań. Dziewczyna marszczy brwi i koryguje pasek, do którego przymocowana jest imponująca strzelba. Zależy, co cię interesuje. Nuda ostatnio, oczywiście śmiertelna. I nie odmówię rozmowy, ale to nie znaczy, że będę gadać o pierdołach. Kim jesteś? Przedstawmy się może na dzień dobry, żebyśmy potem wiedzieli, z kim mamy tutaj w ogóle do czynienia. Dziewczyna mocuje broń do paska i kiwa głową. Mam na imię Alenka. Jak przedwojenna czekolada. A skąd jestem i dlaczego, to tylko wielki szef na chmurze wie. Ta rodzina nie jest moją rodziną. Mieszkam z nimi, bronię się przed najazdami praktycznie sama. Bardziej już w jakiś sposób z przyzwyczajenia niż z wielkich i silnych impulsów duchowych. Jak masz na imię? To bardzo proste. Moje imię Raf. Miło cię poznać, Raf. Wzajemnie, teraz jeszcze kilka pytań. Co jeszcze chcesz wiedzieć? Co tutaj robisz, wiemy, nie? Wiemy, że ochrania tą farmę. Wiemy, że nie jest córką tych ludzi. Opowiedz mi o swojej farmie. To mówi miejscowa ludność. Dobra, niech będzie. Poznajmy bliżej tą farmę. Dziura, nic więcej. Tylko dzięki wytrwałości niektórych jeszcze nie wycofaliśmy się do krasnoznamionnego jako uchodźcy. Dziewczyna mruczy w stronę domu mieszkalnego. I to jest prawda, nie? Ale to jest, kurczę,
tak bardzo znamienne. Zwróćcie uwagę, można by powiedzieć, na cholerę ci ludzie mieszkają na takiej farmie na Zadupiu, skoro w zasadzie dwa dni drogi stąd mają krasnoznamionny, który, no dobra, może nie jest jakimś super miejscem do życia, ale na pewno byłoby tam bezpieczniej. I zobaczcie, jak bardzo można to przełożyć na nasze współczesne realia, gdzie na Ukrainie mamy wojnę, a mimo to wielu ludzi starszych nie pozostawiło swoich domów i dalej tam siedzą, nie? Są przywiązani do swojej ziemi, do swojego domu. Myślę, że to jest bardzo znamienne. Chociaż może to ma sens, chociaż chałupa i przekrzywiona, choć bandyci i dręczą, choć pomocy i 3 dni nie można znaleźć, jeśli coś się stanie, ale nadal swoja ziemia to dużo warte. No i to jest właśnie, uważam, podsumowanie tego, co przed chwilą powiedziałem. Może masz rację. Jeszcze jedno pytanie. Pytaj. Co mówi miejscowa ludność? Miejscowa ludność. Cóż, męska połowa często narzeka, że żona nie daje im pić. Kobieca połowa przygody szuka na swoją głowę. A jeśli chodzi o plotki, to masz jedną od handlarza, który po ostatniej wizycie zapomniał o drodze. Siedzi grupa bandytów w zasadzce w pobliżu miejscowości obozu dla obłąkanych. Czekają, aż który handlarz tą drogą pójdzie, albo karawana będzie mała. Ale zamiast tego widzą kolesia ubranego poza pogodą, w kapeluszu z szerokim rondem, w wełnianym płaszczu, rękawiczkach. Ten facet idzie i trumnę ciągnie za sobą po drodze na sznurku. Kurde, ona tutaj nam podrzuca jakiegoś tipa odnośnie jakiejś zasadzki w pobliżu miejscowego obozu dla obłąkanych. Czekają, aż który handlarz sobie drogą pójdzie. No, miejscowy obóz obłąkanych to chyba takiej miejscowości jeszcze nie spotkaliśmy. Bandyci przed nim wyszli, domagają się wyjaśnień. Powiedział im, zaciągam przyjaciela, aby pochować. Ale oni nie wierzą, mówią, przypuszczamy, że trumna jest pełna towaru, otwórz ją. Cóż, facet wzrusza ramionami, obszedł trumnę, podniósł pokrywę, a tam ma karabin maszynowy przedrewolucyjny, Maxim, odnowiony, wszystko, na dwójnogu i 200 naboi. Chłopaki trochę zahamowali, a co dla nas trochę, to dla Maxima wystarczyło na co najmniej 50 strzałów. Wszystkich ten dziwny facet położył w jednej kolejce, z wyjątkiem jednego, aby opowiedzieć tę historię ludziom pustkowi. No nieźle. Natknięcie się na procesję pogrzebową jest ogólnie złe, a tutaj szczególnie jeszcze jedno pytanie. No nieźle. No dobra, chyba wszystko z nią omówiliśmy. Porozmawiajmy o czymś innym. Nieważne, nigdzie się nie śpieszę. A ja na odwrót muszę lecieć. Do zobaczenia. No dobra. Wpadło zadanie. Tajemnicza jaskinia. Ekspedycja generała. Miejsce wypadku. Na końcu trasy mamy już to zadanie wykreślone. Utor Panieński Potok. Okej, bo to jest ten drugi hutor. Okej. Młoda wojowniczka z hutora Bezpieczna Podróż poprosiła mnie, by przynieść jej 20 garści prochu. Spróbuję. Dobra, będziemy to mieli na uwadze. Czy my w ogóle garść prochu... Ja ten proch generalnie po drodze zawsze wywalałem. Odsprzedawaliśmy go, bo on nie jest mi potrzebny, bo nie używam już od jakiegoś czasu samoróbek. Wrócimy sobie z powrotem... w kwestii nakrycia głowy do tych czapek podnoszących przetrwanie. No dobra, zobaczmy, co oni tutaj mają. Na dzień dobry, już jest jakaś waliza, jakaś skrzynka. Przed tobą stoi niska, szczupła dziewczyna w lekkiej letniej sukience. Chociaż jesteś przekonany, że ma już co najmniej 18 lat, nadal zauważasz, że nie wszystkie cechy wieku przejściowego całkowicie ją opuściły. Ogólna chudość i gdzieniegdzie wydłużenie ciała, niezręczność ruchów, potarte kolana, niegrzeczny wygląd i naturalny rumieniec nieschodzący z policzków wskazują, że przed tobą jest jeszcze bardziej nastolatka niż pełnoprawna osoba dorosła.
Cześć, skąd jesteś? Z planety Ziemia. To musi być niebo. Widzę przed sobą anioła. Jezu, jaki tekst, po prostu. Tekst jak z knajpy przydrożnej. Chodzę obok waszego gospodarstwa. Mogę ci zadać kilka pytań? Ja jestem z Atomu. Słyszałaś o tej tajnej organizacji? No to powiem wam, że byłbym mega tajnym agentem Atomu, gdybym łaził po pustkowiach i rzucał takie zdania. To pierwsze jest fajne. Niech będzie. Dziewczyna patrzy na ciebie przez kilka sekund z nieokreślonym wyrazem twarzy, po czym parska i zaczyna ogłuszająco się śmiać. To jest śmieszne. Jesteś głupi, wujku? Myślałam, że to dobry wojownik, a nie jakiś podrywacz. Ej, no ej, od razu podrywacz. Cóż, jedno nie przeszkadza drugiemu, mogę ci zadać kilka pytań. Ha, podrywacz? A kogo tu podrywać? Dobra, niech będzie pierwsze. Nie możesz. Dobra, zlała mnie od razu, bo jestem dla niej podrywaczem i nie chce nawet ze mną gadać. Ze śmiechem w głosie wyrzuca dziewczyna, gwałtownym ruchem odwraca się od ciebie plecami i udaje, że przygotowuje się od ciebie odejść, ale w ostatniej chwili znów się odwraca. Jej twarz zrobi nieco zdezorientowany uśmiech. W porządku, możesz, ale to nie będzie interesujące. Czemu nie? Czemu od razu tak mówisz? Pozwól, że zadam ci kilka pytań, a potem zdecyduję, czy odpowiedzi były interesujące. Ta kobieta przy bramie mówiła, że potrzebujecie usług kupca. Okej, niech będzie. Dziewczyna słucha cię z irytacją. Znowu to samo. Co mi do tego, czy kupiec przyjdzie, czy nie? Jakbym miała pieniądze na coś. Jestem dzieckiem. Ostatnie słowo jest szczególnie trudne dla twojej rozmówczyni. No tak. W takim wieku przyznać się, że jest się dzieckiem, jest zaiste trudne. Może słyszała, że narzekam, że nie ma z kim rozmawiać w tej dziurze. Jesteś z wielkiego świata, prawda? Jakie tam jest życie? Lepiej niż tutaj są problemy, ale jest coś do zabawy. No i tutaj myślę, że trzeba bardzo uważać, co się mówi. Kurde, żebyśmy my nie spowodowali później, że ona stąd ucieknie gdzieś i znajdziemy jej zgwałcone i zamordowane ciało gdzieś po drodze. Dokładnie tak jak tutaj. Ciągła walka o przetrwanie, głód i nędza. No nie wiem, nudnie. Nie ma nic do roboty, ludzie są durni. O kurde, jak to jest... Znaczy, pierwsza połowa zdania nie jest prawdziwa, bo jest do roboty kupę rzeczy, natomiast to, że ludzie są durni wszędzie dookoła, to jest 100% prawdy. Masz szczęście, że nie widziałaś tego piekła na ziemi, dziewczyno. Ja myślę, że to wybiorę. Myślę, że ona nie jest w pełni świadoma tego wszystkiego i jeżeli ona ma gdzieś z tyłu głowy chęć ucieczki stąd, to lepiej, żeby tego nie robiła. A może wręcz przeciwnie, może dobrze, żeby uciekła, bo jak wjadą tu bandyci, to przy następnej naszej wizycie może okazać się, że wszyscy nie żyją. Cholera wie. Nie wierzę ci. Pięści twojej rozmówczyni są zaciśnięte na biało, łzy napływają jej do oczu. Jeśli tu jest dobrze, to chyba nie chce żyć. A kto chce? Życie jest trudne. Nie wierzysz? Jak chcesz, na razie. Mniejsza o to, pogadajmy o czymś innym i się rozejdźmy. Odpowiedz na kilka pytań. Dziewczyna demonstracyjnie przewraca oczami. Słyszałaś coś ciekawego? Żartujesz sobie? Ciekawego? Tutaj? No nie wiem, chyba że myślisz, że mutanty, bandyci i ciernie są ciekawe. Kiepski obraz. Muszę lecieć. Dobra, z nią myślę, że już nie ma co więcej gadać. Pogadajmy z ojcem. Może on będzie miał coś sensownego do powiedzenia. Smutny, siwowłosy mężczyzna z powiekami ciężkimi ze zmęczenia lub kaca uderza cię po ramieniu. Świetnie. Z czym przyszedłeś? Z czymś dobrym? Już to wiem, bo inaczej twoja terrorystka zrobiłaby w tobie dziury już dawno. Moja terrorystka, no tak. To fakt. W zasadzie po prostu chcę poznać miejscowych ludzi. Mogę zadać kilka pytań? Twoja terrorystka powiedziała też, że wszyscy potrzebujecie usług kupca. Dobra, pociągnijmy to. Mężczyzna chrząka z niezadowolenia i mruży oczy w kierunku, w którym zostawiłeś jego najstarszą córkę. Zawsze myśli o wszystkich. Przy niej zawsze czuje się taki zawstydzony, ale tutaj się myliła. Nie potrzebuję już handlarza. Chciałem kupić nowe ciężarki, ale dosłownie już za ogrodem przyczepę motocyklową wykopałem. Teraz przynajmniej mogę handlować ciężarkami. Bardziej potrzebuję tego detektywa. O rany, do czego doszło? No proszę, detektywa? Po co?
Może o tym nie wiedziałeś, ale jestem znanym detektywem. Okej, zapytajmy, po co ten detektyw? Wiesz co? Twój rozmówca rozgląda się i jeży. Albo detektyw, albo psychiatra. Krótko mówiąc, mężczyzna przechodzi na głośny szept. Ludzie mówią, że wędruje po naszym kraju jakiś prostak, który nazywa się turysta koralowy. Ale nie jest turystą. Nie patrzy na nasze wioski ani na miasta. Nie patrzy na zachowaną architekturę, ale na nasze kobiety, rozumiesz? Mówi się, że przekonał aż 30 w samym krasnoznamionnym na poziomie tango, walc płciowy. Jezu, o czym on gada? Boję się, że uwiedzie moją. Nie zawsze jestem w domu. Zdarza się, że jeżdżę za kordon, wymykam się na nocne łowienie ryb, a ona jest tu sama. Zrozum mnie, przyjacielu. I tak już tylko się kłócimy, ale jeśli zdradziła mnie z turystą koralowym, cóż, muszę wiedzieć. Jak to sprawdzić? To proste. Ten podstępny Casanova daje każdej uwiedzionej kobiecie plastikowy pierścień na pamiątkę. Gdybyś tylko pogrzebał w rzeczach żony i znalazł pierścionek, wszystko od razu by się ułożyło. Zrobisz dla mnie coś tak dobrego? Ej, no gościu nas prosi, żebyśmy grzebali w ich rzeczach. No jasne, że to zrobię, bo przy okazji możemy wygrzebać coś wartościowego i dla nas. Nic jeszcze nie obiecuję, kolego. Jeśli tak, to całkowicie twoja wina. Więc zapytaj ją, w czym problem. Ja myślę, że jak oczywiście powiem wam tak, z moralnego punktu widzenia te opcje tutaj jak najbardziej są dobre i myślę, że warto by może je wybrać, no bo faktycznie jeżeli jakby się zagłębić tak bardzo w temat, no to gdzieś zdrada zawsze wypływa z zaniedbań drugiej osoby. Natomiast ja nie jestem tutaj, żeby zbawiać świat. Nie będę rozwiązywał ich problemów małżeńskich. Bardziej chciałbym na to spojrzeć w sposób taki, co my z tego całego ich problemu możemy dla siebie jeszcze wyciągnąć. Więc oczywiście, że tak. Dziękuję. Uspokój moją duszę. Tak, ale najpierw odpowiedz na kilka pytań. Jak chcesz, co cię interesuje? O twojej żonie... Dobra, zobaczmy, o co możemy go zapytać. Kim jesteś? Bronisław Kukowski, ojciec rodziny, rolnik. I co tam jeszcze? Wszystko po trochu. A ty? Jak masz na imię? Ludzie nazywają mnie Raf. Mężczyzna odchrząkuje, połyka ślinę i ściska ci dłoń. Miło cię poznać, Raf. Bardzo miło. Mogę zadać kilka pytań? Dobra, co to za farma? I czy słyszałeś ostatnio coś ciekawego? Zapytajmy. Nie mam czasu na plotki. Myślę o Afryce. O Afryce, tak, tak. Nikt jej nie zbombardował, prawda? Nie wiem, ale czuję, że katastrofa nie była tam tak straszna jak u nas. Może nie było u nich wojny. Może powinniśmy zacząć się tam przenosić. Ciekawy pomysł. A kto wie, może. Muszę iść. No dobra. Ciekaw jestem, czy... No tak, żona jest tutaj, nie? Bo tak się zastanawiałem, bo on mówił starsza córka. Ta Alionka twierdzi, że ona nie jest dzieckiem tego typa. Więc starsza córka, więc powinna być jeszcze druga córka i powinna być jeszcze żona, nie? No dobra, zapowiada się dosyć intrygująco. Myślę, że ten temat zostawimy sobie już na następny odcinek, na który już teraz serdecznie was zapraszam. Na dzisiaj to tyle. W takim razie do zobaczenia i do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się. Hej, hej.